czary, czarong, wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze, w zmysłowym śnie, niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Mieliśmy renowację, dlatego miejmy nadzieję, że pomnik będzie stał jak najdłużej w jak najlepszej kondycji, ponieważ jest to pomnik, który jest bardzo ważny dla naszej społeczności uczniowskiej. Maria Konopnicka jest taką patronką, z której możemy być jako uczniowie i jako społeczność szkolna bardzo dumni. Uważam, że bardzo dobrze, że jest naszą patronką naszej szkoły, naszego liceum i jestem z tego bardzo dumna oraz pomnik uważam za naprawdę piękny, duży, reprezentujący naszą szkołę. Widzę, jak właśnie nie było tego pomnika, no to jakby dało się odczuć taką pustkę przez to, że właśnie no zawsze tutaj stał, jak wchodziliśmy do szkoły, jak z niej wychodziliśmy i właśnie no przez kilka miesięcy go nie było, więc to tak właśnie dało się odczuć. To jest wyjątkowa patronka, ale też wyjątkowe liceum położone w centrum miasta, więc ta rzeźba jest nie tylko taką rzeźbą, która przypomina o tym, o tej osobie, o tej kobiecie, która naprawdę na wielu polach jest wzorem do naśladowania, ale jest także no, takim miejskim pomnikiem ważnej osobistości, który jest ogólnie dostępny, więc to jest też ważne dla całego miasta, co nie umniejsza ważności liceum i tego, że myślę, że to odniesienie się do tej patronki bardzo wzbogaca to nasze liceum. Dostrzegliśmy to jakieś kilka lat temu, że postument wygląda źle. Nagle okazało się, że nie ma, brakuje palców, że coś się dzieje z skokiem, z włosami i jeszcze z garderobą, więc no, trzeba było reagować. Nie ukrywam, że te kilka miesięcy to naprawdę był taki niepokój, kiedy się wchodziło do szkoły. To jest niesamowite, że człowiek, to co pani powiedziała, nie dostrzega tego na co dzień, że ma, bo przechodzi, bo jest normalnie i nagle jak to normalność staje się nienormalna, to znaczy nie ma pomnika, który zawsze tu stał i witał i zastanawiał, w którą stronę ta Maria patrzy, a jak ma to ciało skierowane, no to bardzo nas to teraz cieszy, naprawdę bardzo. Było to wyzwanie, przede wszystkim najtrudniejsze były kwestie logistyczne. Tutaj demontaż tego pomnika, transport, pionizowanie, łączenie go z podstawą, to były rzeczy, przy których naprawdę jeden błąd mógłby spowodować katastrofę i na pewno coś, co nas najbardziej stresowało. Jeśli chodzi o samą renowację wizualną pomnika, to tutaj było ono również wyzwaniem, natomiast mieliśmy plan konserwatorski opisany w najdrobniejszych szczegółach, więc tutaj powiedzmy byliśmy bardziej spokojni. To też były takie prace, na które mieliśmy czas. Maria też no, przez swoje lata była poddawana różnym aktom wandalizmu, była zalana farbą. Później ta farba, ponieważ nie potrafiono jej usunąć, była zamalowana, żeby nie była widoczna, więc faktycznie sporo warstw tych jakby uszkodzeń trzeba było ściągnąć, jednocześnie starając się nie naruszyć wieloletniej patyny, która na niej była. To jest to, co widać. To, czego nie widać, to, że zyskała właśnie podstawę z grubej stali i myślę, że na następne dekady będzie stała na swoim miejscu, a demontaż jej był, myślę, podjęta decyzja w ostatniej chwili.